ma, ponieważ Stanisławem znamy się od lat. Przy powiedzieć o Bilu, bo nie chcę mu wypominać wieku, prawda? Ale był moim magistrantem, o tym nie wszyscy wiedzą. Ale już połowa świata była moimi magistrantami. Ja nie. To miałeś szczęście, bo na nic nie powiem. Także tutaj, proszę Państwa, są lata prawie. No i jest tych książek już wiele. Jakby mam takie dziwne wrażenie, że jedna trochę wyrasta z poprzedniej, a wszystkie razem tworzą jakąś taką szczególną całość literacką, wysoko literacką, tak uważam. I to wydaje mi się najcenniejsze w tym wszystkim, że jeszcze są ludzie, no tak jak sam o tym tam piszesz, którzy są nie tyle na marginesie świata, ale którzy z tego marginesu świata robią właściwie centrum i to, co jest w świecie najważniejsze. To jest ta galaktyka Gutenberga, której jeszcze w taki czy inny sposób próbujemy bronić, ale to raczej wszyscy wiedzą, że jest raczej skazane już na pewne niepowodzenie. Ale jeszcze jest ten ostatni głos, przedostatni, który jest tutaj ważny. To po pierwsze. Po drugie, sama forma tej książki. Nie wiem, kilka osób ją czytało, Jacek czytał, napisał nawet po słowie. Jest bardzo specyficzna, bo no, to się mówi o jakiejś strukturze szkatułkowej, pudełkowej, szufladkowej, prawda? Czy o takich wielu wątkach, które w pewnym momencie się gdzieś tam zbiegają. Ale to trzeba już czytać bardzo uważnie, żeby dociec, co się zbiegnie i w którym momencie. Jak ktoś czyta mniej uważnie, no to po prostu ma tę radość. Były kiedyś z moich czasów w podstawówce taka książka dla dzieci i młodzieży, Radość czytania, to się nazywało i zachęcało właśnie dzieci z podstawówki, żeby sobie coś poczytały, bo w czytaniu powinna być jakaś formuła no, radości. To nie jest jakaś męka, nie jest trud, nie jest coś, co się powinno gubić, czy odrzucać, czy nienawidzieć. To powinna być jakaś formuła radości. Podczas kiedy większość nie tylko tekstów literackich, ale w ogóle sztuki współczesnej takiej radości nam nie przynosi, a wręcz pewną zgryzotę, ból, cierpienie i coś, co jest albo nadmiarem, albo brakiem. Tutaj udało się w tej książce osiągnąć taką dla mnie przedziwną symbiozę. To jest bardzo głupie określenie, bo wybitnej literatury nie powinno się dobrze czytać. Jest takie określenie, się dobrze czyta. Jak słyszę, że coś się dobrze czyta, to wychodzę od razu, bo to znaczy, że to jest jakieś podejrzane. Podczas kiedy tutaj jest taka woda z ogniem, że się dobrze czyta, a jednocześnie to nie powinno się dobrze czytać, bo tam jest bardzo wiele znaczeń, sensów takich specyficznych bardzo, zresztą obecnych w jakimś sensie również w poprzednich książkach. Zastanawia mnie ta postawa bycia szarlatanem, z tego prostego względu, że w języku polskim szarlatan w jakimś sensie ma znaczenie pejoratywne, najczęściej związane z medycyną. To bardzo ciekawe, że szarlatani się tam objawiali i objawiają najczęściej, podczas kiedy w literaturze, w sztuce raczej gdzieś to jest na marginesach, ale tutaj cały czas Stanisław próbuje nadać temu słowu w takim specyficznym znaczeniu tego słowa, specyficzny sens. Zresztą to jest na skrzydełkach książek, jest to tam tłumaczone. To mówiło się kiedyś o formie jakiejś odrębności, ekscentryczności, oryginalności. To wszystko razem łączy się gdzieś tam w tym pojęciu, ale tutaj przybiera jeszcze taką trochę autobiograficzną formę. Bo ja to mówię z głowy, tak nie mam nic przygód, w ogóle nie myślałem, co teraz powiem. To trochę widać, ale sprawa jest ciekawa, że rzecz się jakby nakłada. To są takie palimpsesty, które są biograficzne, autobiograficzne, wykreowane. I tutaj bym Państwa zachęcał, tych jeszcze takich trochę młodszych, że jest tam dużo bardzo pięknego seksu. No a starsi też mogą sobie poczytać, to tam nie zaszkodzi w pewnym momencie. Ale rzeczywiście to jest taka formuła
To ciekawa, bo to jest jednocześnie, to jest głupie słowo, takie męskie, co to znaczy w dzisiejszym świecie, ale jednocześnie bardzo takie subtelne, poetyckie, bo właśnie ten klucz poetycki, nikt nie wie, czym jest poezja i na czym polega, a on jest tu wszechobecny. Nawet wydawałoby się w takich prostych notacjach właśnie z antykwariatu szarlatana, gdzie ktoś przychodzi, coś mówi, coś przynosi, prawda? I przekształcenie tego, po pierwsze w ciekawą opowieść, to już jest pierwszy element, a później jeszcze nadanie temu sens, nie no, tylko taki dokumentalno, że ktoś ma dobry słuch językowy, prawda, i to odnotowuje, to jest wielka sztuka. Podobnie jak pisanie dialogów. Dialogi są męką literatury. Dialogi napędzają większość tekstu, bo się je łatwo pisze. One zajmują większą przestrzeń w duchu i to leci stronami. Ja niedawno jeszcze raz przeczytałem Greya, także wiem, co mówię, jak się książka może składać z samych durnych dialogów, prawda? Podczas kiedy napisanie dobrego dialogu jest to jedna chyba z największych sztuk, tak uważam, by nie przesadzić, żeby to nie było tylko jakąś notacją, dokumentem, ale miało w każdym momencie, w każdym zdaniu, w każdym sformułowaniu sens literacki. Także jeżeli mogę Państwu polecić w ogóle wszystkie teksty Stanisława, który zresztą objawił się właśnie w pewnym momencie jako pisarz. Ja nic nie wiedziałem, że on coś pisze gdzieś tam, ale to się człowiek nie wie. Później to antykwariat, który jest wszechobecny, taka świadomość szpargalarska. Ja mam to samo, nic nie umiem wyrzucić. Znaczy, antykwariusz jednak musi czasem coś wyrzucić, bo by zginął, prawda, pod warstwami. Niestety cały czas. No właśnie, to jest rzeczy w obrocie. Podczas kiedy taki antykwariusz, który nic nie wyrzuca, dopiero ma ciężko, bo nie jest antykwariuszem, tylko no, jakimś właściwie zbieraczem, prawda, osobliwości. Właśnie słowo osobliwość. Jest takie piękne słowo, osobliwość. Ono ma sens również w fizyce, w naukach jakby ścisłych, bardzo konkretnych, ale osobliwość w literaturze to nie jest tylko odmienność, odrębność, to jest coś jakby więcej, tak mi się wydaje, bo połączenie takiej popliteratury, prawda, bo to Państwo widzicie, to jest wydane w wydawnictwie specjalizującym się w czymś, co jest pewnym formułą dla mnie zupełnie niemożliwą do zrozumienia, czyli tak zwanej fantastyki literackiej, a przecież to jest ogromny obszar literatury współczesnej, bardzo popularny, mający swoich mistrzów, akolitów i wyznawców w festiwale. Ale znowu, to jest przekroczenie, w moim pojęciu, może się mylę, bo nie znam tych tekstów jak tyle, tego typu, tego takiego fantazjowania, bo no przecież Bruno Schulz nie fantazjował. To było coś zupełnie innego w jego wykonaniu. Moby Dick nie jest powieścią fantastyczną, prawda? Nawet ten Pinokio, który mnie zdumiał chyba najbardziej w tym kontekście, który jest tam wielokrotnie przywoływany, ale Pinokio na wspak, czyli taki, że nie chce być chłopcem. Chce zostać drewnianym pajacykiem, bo bycie chłopcem jest złe właściwie. Sprowadza nas wszystkich do świata ludzi, czyli właściwie kogo? Kim są ci ludzie, którzy się stać zamieniają z pajacyków? Prawda? Mamy teraz premiera, no to widać trochę na obrazku, ale to jakby nie o to tutaj chodzi, prawda? Nie jest to książka polityczna pod żadnym pozorem. Bardziej taka właśnie gdzieś taka literatura wędrowców, którzy się poruszają zarówno w czasie, jak i w przestrzeni, wędrują po świecie, nawet nie wychodząc z domu, prawda? To jest coś takiego, jak było z Schulzem. On prawie z tego drohobycza no, nie wyjeżdżał, a stwarzał ogromne światy. Bardzo ciekawa rzecz. Jeżeli Państwo możecie tylko rzeczywiście wysłupać, nie wiem ile kosztuje, bo jakąś stówę to spokojnie. To naprawdę się zrzućcie, może pożyczcie gdzieś, no bo kartą nie można tu chyba za bardzo. Nie, no mówię zupełnie serio, że to jest to właśnie ten powrót do takiej
gdzie problem dziecięcej, nawet nie młodzieżowej radości czytania jest w tym tekście obecny. A jeżeli ktoś lubi gry i zabawy literackie, to znaczy próbuje powiązać te wszystkie wątki, to jest kim naprawdę, bo w tej książce jest coś takiego, że nikt nie jest tym, kim się naprawdę wydaje. Właśnie jest kimś innym, nieustannie jest kimś innym. I to wszystko nieustannie wraca, jakby to ktoś inny, który się nagle pojawia. Ta struktura fabularna jest dosyć skomplikowana i gdyby ją chcieć tak rozsupłać i rozpisać, to byłoby wcale nie takie łatwe, no ale na tym też polega radość jakby tego typu lektury, że wszystko jest jakby pozorne i nagle okazuje się, że jest zupełnie czymś.